Cześć, witam na kanale Info uprawa. Obornik to skarb ogrodnika. Ten granulowany też. Jest bardzo dobry, użyźnia glebę, jest bardzo pożyteczny. No nie każdy obornik granulowany jest aż tak dobry. to też to tutaj właśnie stwierdzę, bo jest ich już dużo na rynku, no i niektórzy produkują gorsze oborniki. Tutaj też polecę takie według mnie lepsze. Generalnie jednak bardzo polecam obornik granulowany w nawożeniu roślin już rosnących jak również w przygotowaniu gleby. I o ile przygotować glebę polecam tak od marca do listopada. Niezależnie czy dla warzyw, dla roślin owocowych, dla roślin ozdobnych. Tak z nawożeniem roślin już rosnących latem jest trochę inaczej. Posłuchajcie. I tutaj krótko powiem, że o oborniku granulowanym bardzo się rozpisałem w mojej najnowszej książce Planer Warzywnika. Już ponad 5000 zakupionych książek, a nawet i no dużo więcej. Bardzo Wam dziękuję za zakup no i za bardzo dobre opinie. Zapraszam też do zakupu mojej drugiej książki Jak uprawiać warzywa. Są to dwie różne książki. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są dobre promocje na zestawy rozsypanie i przekopanie ewentualnie zmieszanie z wierzchnią warstwą podłoża ale też przygotowanie dołka przy sadzeniu zarówno roślin ozdobnych jak również jadalnych to znaczy robimy sobie dołek wsypujemy dwie trzy garści obornika granulowanego w zależności no do też czasami jedna to też jest z tym różnie potem załóżmy 2 warstwa ziemi i dopiero potem sadzonka nawet gdy przekopię glebę wcześniej z nawozem uniwersalnym, czy też nawet z obornikiem granulowanym, to i tak do dołka daję tą jedną do trzech garści. Ten dołek też można sobie wcześniej przygotować, tak 3-4 tygodnie przed uprawą. Ja preferuję bydlęcy, szczególnie jesienią, ale też bardzo dobry jest też choćby kurzy, koński i też owczy. Ale powiedzmy sobie bardziej w punkt. Najpierw warzywa. Można zrobić gnojówkę z obornika, sypać też można, chociaż ja tego nie polecam, szczególnie sypania. Przygotowanie gleby to według mnie jest świetne rozwiązanie, wręcz kluczowe użycie takiego obornika granulowanego, a nawożenie latem nie. A dlaczego? Bo latem już nie chodzi aż tak o poprawienie jakości gleby. Latem w uprawie warzyw chodzi o szybkie i konkretne dostarczenie składników pokarmowych. Na przykład w uprawie pomidorów mogą wystąpić niedobory potasu i też ten potas jest bardzo ważny. Więc tutaj Dajemy nawozy potasowe, jak na przykład Calprim, UniPK, Substral Magiczna Siła do Pomidorów, Planton P. Polecenie to nie jest oczywiście reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. No, one mają też inne składniki, ale tutaj najbardziej chodzi o potas. No i też niedobór wapnia, sucha zgnilizna wierzchołkowa. I taki obornik granulowany tutaj praktycznie nic nie pomoże. On tutaj latem jest według mnie niepotrzebny. I z innymi warzywami też mógłbym tak wymieniać, że tutaj bardziej to i to. Obornika granulowanego teraz szczególnie do podsypywania warzyw nie polecam. No, i teraz dalej kwiaty jednoroczne. Też według mnie to jest nietrafione tak do końca. Też przygotowanie gleby no to tak, ale kwiaty no teraz nie potrzebują obornika. One potrzebują konkretnych składników pokarmowych, jak fosfor, potas i nie tylko, nawet azot. A obornik no to nie ma aż tak wielu składników pokarmowych, on jest bardziej takim według mnie polepszaczem, użyźniaczem gleby. No to może rośliny wieloletnie. Tutaj umieszczę wszystko, czy to warzywa wieloletnie, bo też takie są, czy też rośliny owocowe, rośliny ozdobne. I tutaj już można obornika granulowanego użyć. Jest to zasadne, przyniesie to dobry efekt, ponieważ w uprawie roślin wieloletnich patrzymy długofalowo i te pozytywne aspekty będą bardziej widoczne. Podzielę tutaj jednak stosowanie takie na dwa punkty. Pierwszy punkt to jest nawożenie roślin, które jeszcze kwitną, a punkt drugi to jest nawożenie roślin, które już są po kwitnieniu, czy też po prostu nie kwitną. I teraz punkt pierwszy: te, które jeszcze kwitną. Tutaj nie polecam w tym momencie stosowania obornika granulowanego. To znaczy można i on da Wam rezultaty, ale jak się tak zastanowiłem, no to bardziej ważne jest teraz, żeby poprawić kwitnienie jeszcze w tym roku. Dobrze jest dać fosforu, potasu i nie tylko. Wolałbym, wiecie, teraz dać jeden, dwa razy nawóz płynny do roślin kwitnących, potem załóżmy w połowie sierpnia, czy też tak we wrześniu, nawóz jesienny, na przykład z firmy Florowity, Vila, Ogród Start. To są takie nawozy, które nie mają azotu lub mają go w małych ilościach, a bardziej mają między innymi fosfor, potas, dzięki czemu te rośliny lepiej przetrwają zimę, jak również no, lepiej też zaczną wiosnę. Jeden, dwa razy taki właśnie nawóz jesienny. Jeden jak zastosujemy później obornik granulowany. Bo polecam dopiero jesienią, tak w październiku, listopadzie raz obornik granulowany. Czyli to co najbardziej teraz polecam to tak, no to teraz będzie to jeszcze lepiej kwitło, potem dajemy raz jesienny i przygotuje się to no lepiej też właśnie do zimy i dzięki obornikowi, który damy właśnie na jesień, jakość gleby też się poprawi. I można sobie tak słusznie pomyśleć, że nawożenie w październiku, listopadzie to już jest za późno. Jednak obornik granulowany, on nie ma aż tak wiele azotu, no i się nic takiego nie stanie. Nic złego roślinie nie będzie. Szczególnie wtedy no polecam bardziej bydlęcy lub koński. Ja preferuję bydlęcy. Październik i listopad to bardzo dobry termin na nawożenie obornikiem, ale też ostateczny, bo w grudniu takiego nawożenia już nie polecam. Więc obornik granulowany. Można używać do nawożenia roślin tak od marca do listopada. Jednak latem, choć jest to akceptowalne, to są lepsze rozwiązania. A dopiero jesień będzie tu według mnie najbardziej odpowiednim terminem. I nie bójcie się, że rośliny Wam się nie przygotują do zimy czy coś, no bo dacie tu jesienna, potem obornik. To nie. To wpłynie na nie wyłącznie pozytywnie. No, i teraz jeszcze punkt drugi to te, te, które właśnie są po kwitnieniu, nie kwitną. I dałbym chyba do tej grupy też rośliny owocowe, nawet te, które teraz owocują. Warto by było na to spojrzeć indywidualnie, no, ale tak ogólnie, no to można te rośliny tutaj dać. No, i taki obornik granulowany tutaj jest według mnie teraz zasadny. A w połowie sierpnia, we wrześniu, nawóz jesienny. Też właśnie raz, ale można też teraz nie dawać tego obornika granulowanego, a dać go tak jak tam, czyli jesienią. No i jest to według mnie też bardzo dobre rozwiązanie. No i ja tutaj wam też polecam te nawozy jesienne, i one są bardzo pozytywne. Nie są one niezbędne, bo bez nich to i tak będzie rosło. Co więcej, bez żadnego nawożenia to i tak będzie rosło, no ale no jak będzie rosło, no to będzie to zależało wtedy od, od gleby. Może być tak, że ta gleba jest dobra nawet przez kilkanaście lat, by się dało bez żadnych nawozów. Zwykle jednak tak nie ma, no i z nawożeniem choćby samym obornikiem granulowanym to będzie rosło wyraźnie lepiej. A nawet jak gleba jest bardzo dobra, to i tak polecam dodatkowe nawożenie, bo źle by było, gdyby ta gleba po czasie się wyjałowiła. Mój sąsiad tak miał akurat z pomidorami, no potem bardzo ciężko mu było przywrócić wyjałowioną glebę do momentu, żeby warzywa na niej dobrze rosły. A to jest bardzo doświadczony ogrodnik. Jeśli chodzi o nawożenie, niezależnie kiedy, no to polecam ten obornik rozrzucić szerzej, po całej grządce, a nie tylko, wiecie, przy samym dołku. Niech gleba zostanie nawieziona szerzej. Każdy oczywiście decyduje sam, ale u mnie jest tak właśnie z obornikiem granulowanym, że przygotowanie gleby do warzyw, do roślin ozdobnych, roślin owocowych to praktycznie zawsze, nawet bezpośrednio przed uprawą. Od marca można to stosować do listopada. Używam go co roku. Jedyne co to może właśnie do kwiatów balkonowych, no to wolę dać sobie coś innego w przygotowaniu gleby. Nawożenie roślin jednorocznych, teraz już nie. Nawożenie roślin wieloletnich kwitnących, teraz też nie, a bardziej jesienią. Nawożenie roślin wieloletnich tych innych, teraz już w miarę polecam, chociaż jesienią też będzie świetnie. I to są oczywiście moje zalecenia, niektórzy używają teraz obornik, niektórzy potem i nie jest to błędem. Od marca do listopada stosujcie obornik granulowany. No i jeszcze powiem tak, przy nawożeniu roślin już rosnących, można ten obornik granulowany rozsypać, ale jak go zmieszamy z wierzchnią warstwą gleby, to działanie będzie lepsze. Warto też wspomnieć, że nawet obornik granulowany, nawet on śmierdzi mniej niż zwykły, no ale też go czuć, więc jeżeli zmieszamy go z wierzchnią warstwą gleby, to ten zapach będzie zdecydowanie mniejszy. A co gdy ściukujecie glebę? No to tutaj już jest różnie. Przewagą nawozów granulowanych nad obornikiem granulowanym jest to, że rozsypane, tak wiecie, no, po glebie, po korze i tak dalej, to one się ładnie rozpuszczą, świetnie zadziałają. Gorzej jest z tym właśnie obornikiem. Jak rozsypiemy po ściółce, no to on też zadziała, nawet jak agrotkanina, agrowłóknina będzie, ale zdecydowanie lepiej zadziała jak będzie przy ziemi. Najlepiej by było odgarnąć korę, posypać obornikiem, lekko zmieszać go z wierzchnią warstwą gleby, wtedy działanie będzie lepsze. A jak nie macie agrowłókniny, agrotkaniny, no to też dobre rezultaty da rozsypanie na korę, zmieszanie go z samą korą, chociaż i tak lepiej zmieszać z glebą. A jak macie już agro, no to można przy roślinie podnieść matę i po prostu sypnąć pod nią, przy krzaku i wokół krzaka. To zdecydowanie lepiej zadziała niż ten obornik ma leżeć na macie, bo na macie to zadziała no, to tak tylko w jakimś stopniu, w jakiejś części. To też właśnie warto jest podkreślić, że to nie będzie takie pełne działanie. Obornik granulowany jest według mnie w pełni bezpieczny. Praktycznie nie ma obaw, że popali wam krzaki. No, nie zawiera on też patogenów i nasion chwastów. Ale tak jak powiedziałem, są różne oborniki produkowane przez różne firmy. Niektóre są kiepskie. Ja polecam tutaj Florowit, Wilanowa Minerals. No, to są najlepsze, a dobre ma też firma Sumin. I tak jak powiedziałem, żadne polecenie to reklama płatna nie jest. No i swoją drogą, jak teren jest w danej chwili chwili zalany, no to oczywiście też obornika nie stosujcie, to, to tylko tak mówię, no i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. Napiszcie jak wy robicie, czy dajecie teraz obornik i w jakich sytuacjach. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Prawa. Pozdrawiam.